Witam Was wszystkich serdecznie i pozdrawiam miłością, ufnością i wiarą Wasze oddanie Polsce, wierność Waszą dla ślubnych tradycji narodowych i wierność przepięknym tradycjom chłopów polskich, bo my polscy na przestrzeni dziejów zawsze byli wierni Bogu, Ojczyźnie, narodowi i człowiekowi. To oni bronili ojczystej ziemi, gdy była zagrożona. Wspomnijmy rok 1920. Polska dopiero otrzymała niepodległość, a wróg, straszliwy wróg ze wschodu napada i chce nam tę wolność odebrać. Kto staje do obrony ojczystej ziemi? Przywódca chłopów Witenty Witos, przywódca drugich chłopów marszałek Rataj i chłopi Stefan Żeromski, nasz wielki pisarz, który w 20 roku był korespondentem wojennym w Wyszkowie na proboszczu, napisał książeczkę, w której wychwala bohaterstwo chłopów polskich. Pisze: nędzarze, którzy mieli w kraju tylko grób na własność, opasali się pasem żołnierskim i z męstwem, na widok którego oniemiał cały świat, ruszyli na wodza, na wojska najeźdźcze. W boju krwiało uciekali i pospólnie z innymi wywalczyli wolność, wrogo armię rozbili. To byli niepełnorolni chłopi i bezrolni chłopi polscy. Taką dał ocenę Stefan Żeromski. Ale my mamy jeszcze większą ocenę. Rok 1939. Bohaterstwo chłopów polskich w Armii Polskiej nie miało sobie dotychczas równego. Walczyli w obronie ojczyzny ukochanej, wolności i Polski. Walczyli wytrwale, z całym poświęceniem. Wielu z nich oddało swoje życie za ojczyznę. Poeta pisze o tych, którzy oddali życie za ojczyznę. Nie dośpiewali pieśni swojego życia, nie dourali roli swojej ziemi odziedziczonej po ojcu. Polegli na polu chwały, oddali swoje życie w obronie innego życia. A Chrystus powiada, kto oddaje życie w obronie innego życia, dokonuje niesamowitego poświęcenia i zyskuje wielkie łaski. Jest w kraju siostra Faustyna, apostolka Miłosierdzia Bożego, córka gospodarza, rolnika i ogrodnika powiatu tureckiego. Faustyna siostra. Siostra Faustyna rozmawiała w 1917 roku w maju z Panem Bogiem, z Chrystusem. I Chrystus jej powiedział: jeżeli Polska będzie mi wierna w wierze, wyniosę ją w świetności i chwale. Takie mamy obietnice. Dzisiaj, kochani, ojczyzna nasza znajduje się w bardzo krytycznym stanie. Kto ją z tego wyprowadzi? No, podstawowa warstwa chłopów, chłopu narodu, chłopi. Chłopi są podstawową warstwą narodu. Chłopi są najbardziej polską warstwą, najbardziej patriotyczną, najbardziej pracowitą. Chwała i trzecim. Swojego życia nie żałowali, poświęcali się dla ratowania innych. Wystarczy wspomnieć obronę za mężczyzny,
Niemcy stali u szczytu potęgi, apogeum osiągnęli najwyższy szczyt, a floty w batalionach polskich ruszyli do boju z Niemcami, którzy wyniszczali biologiczną substancję narodu za Włościu. Pokonali Niemców w dwóch bitwach pod wojną w 1942 roku, 30 grudnia, i pod Zaborocznem 1 lutego 1943 roku. Oba bitwy, młode bitwy były zwycięskie. Militarnie, moralnie i politycznie. Pokazaliśmy, jak trzeba być Boga. Nie ulękliśmy się. Razem bataliony polskie, Armia Krajowa, ruszyliśmy do boju i wroga pokonaliśmy. To było największe poświęcenie i oddanie. Schylmy głowy i nie schylą się sztandary obecne na dzisiejszej uroczystości, aby oddać cześć tym, którzy polegli w obronie ojczyzny, w obronie wolności i narodu, którzy złożyli swoje życie na ołtarz ojczyzny. Chwała im i cześć! I wyrażam radość dla tych, którzy ocaleli. Ocaleli i dalej walczyli. Taki jest chłop polskiej farby, nieustępny, kiedy ma rację. Maria Konopnicka, jak wiemy wszyscy, napisała piękny wiersz patriotyczny. Protę, w której mówi, śpiewamy polski naród, polski lud, królewski szczep piastowy. A więc chłopi są królewskim szczepem piastowym i odziedziczyli po swoich królewskich przodkach wielkie wartości patriotyczne, moralne, etyczne i ogólną życzliwość dla człowieka krzywdzonego. Sprawiedliwość chłopi stawiają na pierwszym miejscu. Poszanowanie prawa i ładu. Tego wymagają. I tego się domagają. Jest chwila, kochani, taka jak dzisiaj, że trzeba się jednoczyć. Wszyscy muszą się jednoczyć. W jedności jest siła. W rozproszeniu jest nicość. Te siły chłopi wykazali w czasie II wojny światowej. Nie tylko walczyli, nie tylko karmili, ale i rządzili. Byli organizatorami podziemnego państwa polskiego, którym rządzili tak, jakby rządzili w czasach normalnych. Pamiętali nawet o dzieciach. Dla dzieci w Warszawie wychodziło pismo pod tytułem Biedronka, a na terenie w Krasnystawie, w powiecie Krasnystaw Lubelskim, biedy Kokulka, dwa pisemka dla dzieci, ale były inne. W pierwszej wojnie światowej był wóz w Polsce. W drugiej wojnie światowej wozu w Polsce nie było. Chłopi postarali się o to, żeby obniżyć kontyngenty oddawane Niemcom, a oddawać dla karmienia ludzi, naszych braci i siostry, którzy cierpieli niedostatek. To trzeba docenić. I to trzeba cenić. Taki jest naród polski. Naród polski jest narodem rycerskim. Bohaterskim. Zgodnym do największych poświęceń. Naród polski jest narodem uzdolnionym. Uzdolnionym. Nie potrafi nawet w największym nieszczęściu wyjść z tego nieszczęścia swoją przebiegłością, swoją inteligencją. Jest taka część w Polsce, Podlasie się nazywa. Podlasie to kraina męczenników i bohaterów. Tam czar niszczył naród polski, niszczył wiarę polską, odbierał wiarę.
a chłopi bronili tej wiary, a Bóg im zesłał dwa sanktuaria maryjne, jedno w Kodniu, a drugie w Leśnej Podlaskiej. Udoczysz są czynne te sanktuaria maryjne. Pan Jezus zesłał narodowi polskiemu w opiekę dwie dwa sanktuaria w Leśnej i w Kodniu. Pan Bóg jest z nami, ale samo gadanie nie wystarcza. Wymaga czynu to, żeby wyprowadzić Polskę z tego dzisiejszego zaniedbania dzięki przeszłości rządów nieudolnych. To trzeba powiedzieć duży wysiłek. Trzeba oddać swoje siły, swoją ofiarność dla ojczyzny, dla Polski. A tego możemy robić tylko w jedności. Największe kadry, kwalifikowane kadry ma Polskie Stronnictwo Ludowe. Nie może nic dzisiaj zrobić. Co tacy to przeszkadzają? Pamiętajcie o tym. Czytajcie gazety, jak się zachowują. To niedopuszczalne jest. Jedność, jedność, jedność. Do pracy, bracia, chłopi i siostry. Do pracy dla Polski. W czasie wojny pokonywali większe trudności, bo wróg nam siedział na karku. Na każdym kroku groziła nam śmierć. Pokazaliśmy, że potrafimy walczyć, że potrafimy bić wroga. Potrafmy i teraz w czasie pokoju budować ojczyznę w oparciu o obietnice chrystusowe, żebyśmy Polskę doprowadzili do świetności i chwały. Tego wam życzę wszystkim. Apeluję do kochanej młodzieży polskiej, wspaniałej młodzieży polskiej, która w każdym zrywie narodowym prym wodziła. I ty, dzisiejsza młodzieży polska, jesteś taka sama. Zbogacaj swoje główki, wzbogacaj swoją siłę. W rękach musisz być silna, w rękach i mocno w głowie. Bo mądrość jest potrzebna narodowi i silne ręce są potrzebne. To trzeba ująć swoje ręce silne i poprowadzić Polskę do zwycięstwa, które jest za progiem. O to apeluję i proszę. Mamy opiekę, przyrzeczenie Boże. Wykorzystajmy to przyrzeczenie Boże i jedźmy po linii wskazań Chrystusowy. Bóg nam błogosławi. Życzę wam, kochani, najlepszego życia dalszego. W radości smutek nie ogarnia, że dzisiaj na wsi panuje pustynia kulturalna. Nie ma domów ludowych, nie ma świetlic, nie ma nic. Są kioski z piwem tylko. To trzeba to zwalczyć, trzeba to wyrzucić. Oczyścić się z tego wszystkiego, prawda? I stanąć do pracy rzetelnej i dobrej. Razem, wszyscy razem musimy walczyć, bo Polska jest naszą wspólną własnością. Życzę wam, kochani, dobrego zdrowia w dalszym życiu i radości i do życia takiego układu w państwie polskim, aby w Polsce było wszystkim dobrze, aby Polska była matką dla wszystkich dzieci. Walczyliśmy o Polskę bogato duchowo, o Polskę bogato mądrością obywateli i zamożnością obywateli. O taką Polskęśmy walczyli. Tyle żyć poświęciliśmy. Niektórzy odbierali sobie życie sami, bojąc się, żeby nie zdradzić braci i sióstr. Szczególnie mieliśmy to na linii łączności, prawda, gdzie łącznicy podbierali sobie życie w dwóch wypadkach, bo się bali, że mogą zdradzić. Chwała i cześć tym, którzy walczyli o naród, o całość Polski, o wolność Polski, o suwerenność Polski, o niepodległość i wolność. Niech wam się żyje jak najlepiej, tak jak można, na wsi. Zawsze troszczyłem się o to,
aby życie na wsi było godne człowieka. Takie życie budujmy na wsi, żeby było godne człowieka.